Ministerstwo Edukacji Narodowej finalizuje wymianę kuratorów oświaty. Pierwsze decyzje zostały podjęte jeszcze w grudniu, a teraz czas na kolejne kroki. Wojewoda Śląski powołał dzisiaj na stanowisko PO śląskiego kuratora oświaty Aleksandrę Dylę. Przejęła wszystkie obowiązki kuratora do czasu rozstrzygnięcia konkursu, który zostanie ogłoszony w najbliższych dniach. Karolina Komada. Zmiany w polskiej edukacji trwają od grudnia. Najpierw było odwoływanie kuratorów oświaty, a teraz przyszedł czas na ich powoływanie. W naszym regionie to Aleksandra Dyla rozpocznie zmiany w śląskich szkołach. To tam zaczęła swoją pracę 30 lat temu jako nauczycielka języków obcych. Teraz pełniąc obowiązki śląskiego kuratora oświaty zamierza przyjrzeć się temu, co trzeba naprawić. Ja muszę zrobić coś na kształt audytu, żeby po prostu zobaczyć, jakie są zadania, jakie są te terminowe sprawy, żeby się rozeznać w sytuacji instytucji. Chciałabym, żeby się kuratorium oświaty otwarło. Otwarło na współpracę, na rozmowę z tymi osobami, którym zależy na rozwoju edukacji, na dobru dziecka, młodzieży. Też na takim rozwoju kształcenia zawodowego, które mam wrażenie, że gdzieś po drodze się pogubiło. Aleksandra Dyla będzie pełnić obowiązki śląskiego kuratora oświaty do czasu ogłoszenia, a następnie rozstrzygnięcia konkursu. I mimo że konkretnych działań, jakie podejmie, jeszcze nie znamy, wojewoda śląski już jasno określił cel i zmiany, jakie powinny zajść. Ja liczę na pewną zmianę wizerunkową, jeżeli chodzi o kuratorium. Liczę na to, że kuratorium będzie odbierane jako instytucja, która jest partnerem dla szkół w rozwiązywaniu problemów. Tych problemów szkół jest bardzo wiele, natomiast liczę na to, znaczy oczekuję tego, że kuratorium nie będzie takim organem represyjnym, który dyrektorom będzie narzucał różnego rodzaju takie ideologiczne zachowania. Ogłoszenie konkursu nastąpi w ciągu najbliższych kilku dni, na pewno do 29 stycznia, bo według ustawy konkurs powinien zostać ogłoszony do 30 dni od odwołania kuratora. W województwie śląskim kurator Urszula Bauer została odwołana 29 grudnia ubiegłego roku.